Dziękuję Państwu bardzo za zaproszenie tutaj i przybycie. Nie wiem, kto z Państwa czytał książkę. Myślę, że jakaś część tutaj zebranych na pewno czytała. Ale pokrótce tylko powiem tak tytułem wstępu. Książka jest zbiorem wszystkich, można powiedzieć, planów, największych tiknaków na świecie, rządów, korporacji, wojsk, największych armii na świecie, tak? Przede wszystkim są tutaj informacje z armii amerykańskiej, brytyjskiej, czyli wszystkich największych, można powiedzieć, sił na świecie, które tworzą obecnie tą cywilizację zachodnią. I w pierwszej połowie książki są opisane wszystkie właśnie plany, co kiedy ma być wprowadzane, jakie technologie, jakie rozwiązania do roku 2050, więc to są oficjalne plany, oficjalne rozwiązania, które będą wprowadzane. I w drugiej połowie książki, której akurat tutaj może w tej prezentacji nie będę omawiał, jest jakby podsumowanie, konkluzja, tak, w związku z tymi wszystkimi zmianami, które są wprowadzane, które jeśli weźmiemy każdą z tych zmian oddzielnie, tych technologii oddzielnie, to one może nie są aż tak, można powiedzieć, destruktywne czy zmieniające naszą rzeczywistość, ale jeżeli weźmiemy sobie te wszystkie technologie razem, to tworzy nam się świat, który ma być, który jest zaplanowany, który ma powstać w przeciągu następnych 2 do 3 dekad. Więc teraz przedstawię Państwu te technologie, które mają być po kolei wprowadzone i no myślę, że ta prezentacja będzie trwała około właśnie godziny i potem, jeśli Państwo będą mieli jakieś dodatkowe pytania, to jestem otwarty tutaj na dyskusję i żeby odpowiedzieć Państwu na pytania. I sobie wyłączę. Dobrze. Nie, źle coś robię. Wiem już, co źle robię. Dobrze. Więc w książce są przedstawione. Generalnie teza książki jest taka, że od tysięcy lat ludzie na świecie wytwarzali sobie technologię, żeby lepiej żyć, żeby sobie, że tak powiem, ten świat tak poukładać, żeby to środowisko naturalne, które w jakiś sposób może być dla nas niebezpieczne, żeby je ujarzmić, żeby to były różnego rodzaju procesy rozwijania właśnie hodowli zwierząt, technik wojennych, technik edukacji, pismo też będzie taką, można powiedzieć, techniką, która pozwalała ludziom przekazywać informacje i tak dalej, i tak dalej. I przez te tysiące lat, jak człowiek tutaj żyje na Ziemi, prawdopodobnie dłużej, no ta technologia nie była niczym, że tak powiem, zagrażającym człowiekowi. Raczej człowiekowi pomagała, więc człowiek się tak przyzwyczaił, że okej, no żyjemy sobie w takiej rzeczywistości, jak dzisiaj żyjemy w XXI wieku i w sumie człowiek ujarzmił tą rzeczywistość i ta technologia doprowadziła do tego, że żyjemy sobie w miarę wygodnym świecie. Natomiast te zmiany, które teraz są wprowadzane w tych kolejnych 3 dekadach, no to jest proces, który jakby bezpośrednio odwołuje się do tego, co się stało na początku XX wieku, czyli mieliśmy proces industrializacji i tam mieliśmy wprowadzane cały szereg nowych technologii z elektryfikacją, z wprowadzaniem samochodów, chemii, fabryk itd., itd. I teraz jest planowany, już w latach 60. było planowane przejście w system postindustrialny, czyli zniszczenie całego świata industrialnego i przejście w system postindustrialny. I teraz omówię te technologie, które wiążą się z tym przejściem i zobaczymy sobie, w jakim świecie zaplanowały różnego rodzaju instytuty, jaki świat zaplanowały i jakie zmiany zaplanowały te grupy, instytuty, korporacje dla nas i zobaczymy sobie, co to jest za świat. Więc generalnie takim głównym rysem globalnych zmian są tak zwane cykle Kondratiewa i tutaj Państwo macie na tej tabeli, co kiedy było wprowadzane
I tutaj na dole są nowe technologie, które będą wprowadzane, czyli mamy 2020, to mamy różnego rodzaju technologie psychomedyczne, internet rzeczy, biometrykę, robotykę, sztuczną inteligencję, smart grid i postrobotykę. I te rzeczy będą płynnie wprowadzane tutaj w obecnym czasie. I to nie jest tajemnica, generalnie te cykle Kondratiewa są znane, bo to było na początku XX wieku wprowadzone, można powiedzieć, do obiegu takiego naukowego. I mamy tutaj to największa fala zmian w obecnym czasie opiera się na technologiach psychomedycznych, czyli będą wprowadzane technologie związane właśnie z, można powiedzieć, z medycznymi różnymi rozwiązaniami, czyli poprawą zdrowia, nowe technologie medyczne, ale również w to włącza się IT, czyli właśnie rozwiązania mobilne, tak jak teraz wprowadzano przy okazji pandemii, właśnie te teleporady, telemedycyna i tak dalej, i tak dalej. I też kontrola psychiki, tak? Czyli w dłuższym okresie też kontrolujemy populację i to są rozwiązania, mówimy o rozwiązaniach przemysłowych na dużą skalę, czyli tak jak mieliśmy ostatnie 20 lat, powiedzmy, rozwój internetu, komputerów, można powiedzieć tych rozwiązań IT, no to teraz kolejne 20 lat to właśnie będą rozwiązania psychomedyczne. No i teraz po kolei powiem o właśnie o tych technologiach, które są wprowadzane. Więc jedną z głównych takich ramowych, można powiedzieć, technologii jest smart grid, czyli inteligentna sieć energetyczna. To są te wszystkie liczniki, które są teraz wprowadzane przez ostatnie kilka lat w Polsce i na świecie, czyli będziemy mieli wszystkie urządzenia, które będą produkowane, będą podłączane też do internetu i rząd i korporacje będą mogły kontrolować, co ludzie używają, będą wiedzieli, co używają i będą mogli reglamentować energię, bo zaraz zobaczymy, jakie są plany w tym względzie. Czyli będziemy mieli rozwój tej nowoczesnej sieci energetycznej. Z tym jest też związany problem technokracji, bo czyli że w związku z tym stworzeniem takiej sieci, która wszystko o nas wie ile konsumujemy energii, będzie można wprowadzić system technokratyczny, to znaczy, gdzie będzie się ludziom dawać pewnego rodzaju ekwiwalent energii w postaci pieniędzy. I stąd teraz jest parcie na to, żeby pieniądze wprowadzić cyfrowe i wtedy będzie można podłączać pod portfele ludzi, ile mogą energii zużywać. Czy to w postaci spożywanych dóbr takich energetycznych, ale to też mogą być na przykład spożywcze rzeczy. Tam też mamy energię włożoną w każdy produkt właściwie. Czy to będą ubrania, czy to będzie taki stół i tak dalej, i tak dalej. We wszystko to jest włożona jakaś energia i teraz reglamentacja tej energii, można powiedzieć w usługach i w towarach, da pewną kontrolę nową rządzącym, wytwarzając system technokratyczny. Nie będę tutaj dalej tego rozwijał, bo po prostu nie mamy na to czasu. Natomiast widzimy tutaj ONZ w ramach tego systemu rozwoju tych nowych technologii chce reglamentować w ramach tych rozwiązań typu, że jest CO2, musimy zredukować emisję CO2 itd., itd. No to ONZ chce wprowadzić właśnie reglamentację rozwoju różnych technologii, że niektóre technologie są po prostu nieekologiczne i trzeba je ograniczyć. I jednocześnie zacząć reglamentować energię, czyli tak jak było w czasach komunistycznych, że były te różnego rodzaju tam, już nie pamiętam, poziomy zasilania, wyłączano całe miasta, całe sektory gospodarki, bo fabryki są ważniejsze, miasta mniej i sobie tym zarządzano. I to samo chce zrobić ONZ i tutaj mamy mniej więcej, że w USA to jest od 3 do 7 razy redukcja energii na mieszkańca. Tak? W Polsce ja liczyłem tak średnio, że to może jest 2 razy obniżenie tej konsumpcji, którą teraz człowiek ma. Tak? I oni to liczyli średnio 70 gigajouli na osobę.
I teraz mamy cały też ten proces przebudowy sieci energetycznej w Europie i na całym świecie, właśnie ten system smart grid. I jakby to powiedzieć, że ta przebudowa, zasadniczo mówi się tak, że przebudowujemy tą sieć energetyczną, żeby było więcej energii, że będziemy mogli zasilić więcej urządzeń, no bo chce się wprowadzić jeszcze różne inne rozwiązania technologiczne, zaraz Państwu pokażę jakie, które będą wszystkie te urządzenia podłączane do internetu, więc trzeba zwiększyć, wszyscy mamy mieć elektryczne samochody, więc trzeba zwiększyć produkcję tej energii, żeby każdy mógł sobie kupić ten samochód elektryczny i zasilić, czy tak jak w Stanach na przykład chce się wycofywać kuchenki gazowe i też zrobić elektryczne, więc tej energii powinno być coraz więcej. Niestety, jak sobie przejrzałem wszystkie badania na ten temat, to tutaj jest, że tak, przebudowujemy tą sieć energetyczną do 2050 roku i proszę zobaczyć, co się dzieje, że w Europie po przebudowie tej całej sieci energetycznej do roku 2050 tej energii będzie tyle samo. Czyli nie będzie większej ilości energii. W Stanach Zjednoczonych tak samo jest, prawie żaden prawie niezauważalny wzrost. Jedyny wzrost, tak dobrze to pokazuje, tak, Europa, jedyny wzrost jest, jak widzimy, w Azji i trochę w Afryce. Więc cała ta przebudowa jest w sumie, można by się zastanawiać, tylko obciążeniem dla portfeli tutaj Europejczyków czy w ogóle tego świata zachodniego i nie ma trochę ona sensu. Przebudowa tego całego systemu w Europie, tak jak zapoznałem się z różnego rodzaju badaniami, oni mówią, że w związku z przebudową tej właśnie sieci energetycznej ceny energii będą raptownie wzrastać i to widzimy cały czas, że są podnoszone cały czas ceny energii i one będą wzrastać raptownie 2, 3, 4, 5, cały czas przez ten okres do 2050 roku i dopiero w 2050 oni pisali, że one wrócą do cen z 2010-15 roku. Czyli cała ta przebudowa jest tylko obciążeniem dla ludzi, ale efektywnie nie mamy wcale większej wyprodukowanej i większej ilości energii, więc mamy tutaj kompletny taki, można powiedzieć, problem cywilizacyjny. Dlaczego? Bo tak jak skonkludowały gremia, które się zajmują astrofizyką, już przewidziano, że wchodzi teraz Ziemia nie w globalne ocieplenie, tak jak wszyscy mówią, że zaraz będzie globalne ocieplenie, że się roztopią te lodowce i że zaleje wszystkich woda i musimy szybko coś z tym zrobić. Wręcz przeciwnie. Wszyscy astrofizycy mówią, że wchodzimy teraz w okres, no może nie zlodowacenia, jak tam w czasach, tam nie wiem, 12 tysięcy lat przed naszą erą, tylko wchodzimy w taki okres, no prawdopodobnie tak jak zamarzał Bałtyk, no były rzeczywiście takie okresy bardzo obniżonej temperatury na całym świecie. Czyli do 2050 mamy bardzo poważny problem, powinno się zwiększyć produkcję energii i pozwolić właśnie na zwiększone wydobycie różnego rodzaju surowców, żeby podtrzymać tą naszą cywilizację, tak? A produkuje się wiatraki i panele słoneczne, które w czymś takim będą kompletnie nieefektywne. I to są największe firmy, które generalnie przebudowują to dla Europy. Trochę to będzie niewyraźnie. Generalnie to są wszystkie największe firmy technologiczne, również te, które w Polsce operują. I to jest mniej więcej mapa tego, jak ma przebiegać, mają przebiegać połączenia. To generalnie chodzi o to, żeby stworzyć globalny system energetyczny i połączyć ze sobą wszystkie kontynenty, tak żeby stworzyć jeden system energetyczny dla całego świata, inteligentny jeszcze dodatkowo. Drugą taką technologią jest Internet Rzeczy, czyli do tej sieci inteligentnej będziemy podłączać wszystkie produkty, czyli wszystkie produkty, które są produkowane na świecie, będą miały nadajniki, albo będą bezpośrednio podłączone do internetu, albo będą miały nadajniki takie pasywne RFID
I tu widzimy, że to również obejmuje stworzenie czegoś takiego jak internet ciał, szczepianie również rozwiązań tego typu do ludzi. Mamy tutaj również około 2030 takie rzeczy jak właśnie nanonadajniki rozpylane w powietrzu i to są wojskowe badania, które to teraz ostatnio potwierdziły, to jest jedno z takich badań Estimation of Technology Convergence, wojskowe, które to jest bardzo ciekawe badanie, bo ono sprawdza, czy wszystkie te technologie, które ja opisałem tu w książce, można powiedzieć, kiedy one będą wprowadzone realnie. I bardzo dużo tych rzeczy potwierdza się w tym badaniu, które ja napisałem w książce 7 lat temu. I to, co jest ważne, tutaj jest jedna z takich tabel z badania, ile będzie na osobę wprowadzonych właśnie tych urządzeń podłączonych do internetu. Tak? I widzimy, że około 2040 to jest około 100 urządzeń podłączonych na stałe do internetu na osobę. Czyli de facto konsumpcja energii jest niesamowita. No bo to mówimy już o wszystkich urządzeniach, które mamy powiedzmy w domu, których elektrycznych nawet nie wiem, czy człowiek ma 100 urządzeń elektrycznych w domu? Nie ma. Nie ma. Może mieć, nie wiem, 30, 20, no coś, no około 30 ja bym tak obstawiał. A tu ma być 100 na osobę. Więc ta konsumpcja energii będzie wzrastać i te technologie będą tutaj internetu rzeczy wprowadzane. Tak? I tu jest mniej więcej taka tabelka, do kiedy to będzie wprowadzane. Tak? To już jest rok 2025, to już ma działać. Kolejnym rozwiązaniem jest NBIC, to jest taka technologia, gdzie naukowcy chcą połączyć zmiany genetyczne w człowieku z nanotechnologią, z psychologią, generalnie percepcją ludzką i z informatyką. I wytwarzać nowe technologie, które będą łączyć te wszystkie techniki w jedno. Czyli mamy tutaj modyfikację genetyczną ludzi, tak? To jest 2025, to nie jest za 20-30 lat, to już jest teraz. To są te chipy, które Elon Musk reklamuje, że chce ludziom do mózgów wszczepiać, no bo chodzi o to, że poprzez te urządzenia ludzie wytwarzają się komunikację mózg-mózg, czyli człowiek z człowiekiem mózgiem będzie się komunikował, mózg-komputer, mózg-maszyna i maszyny w drugą stronę z człowiekiem, tak? I sztuczna inteligencja, sobie możemy do tego dodać sztuczną inteligencję, czyli komunikacja człowieka z sztucznymi, można powiedzieć, procesami sztucznej inteligencji przez internet. Więc i to jest potwierdzone, bo to było pierwsze badanie z 2010 roku i tu mówiono właśnie o tym, że będzie to wprowadzane i że trzeba ludzi przygotować na to poprzez filmy, jakieś tam X-meny, tego typu rzeczy. I to są nowe badania, które już są z RAND Corporation, te dwa, i to jest to wojskowe, które potwierdzają, że to rzeczywiście będzie wprowadzane i to teraz jest wprowadzane do wojska na poważnie, no bo ludzie zaczną te technologie używać. Tak, modyfikację genetyczną już mieliśmy teraz tutaj przy okazji pandemii. Różnego rodzaju procesy. I również... I tutaj jest jeden z dokumentów, gdzie wojsko chce wykorzystywać te technologie, gdzie mówią, że poprzez te technologie, że ludzie zaczną sobie wprowadzać te technologie, rozwiązania, bo to są rozwiązania też komunikacyjne, bo oni będą mogli sterować na przykład ludzką percepcją tego, jak ludzie postrzegają wydarzenia, tego w jakiś sposób na przykład całe populacje się zachowują. To będzie bezpośredni już nie tylko wgląd taki, że my siedzimy w internecie i coś piszemy i wojsko ma wgląd w to, na przykład nastroje społeczne, tylko bezpośrednio fizyczne odczucia ludzi, czy ich myśli, to dopiero jeżeli sobie ludzie te chipy tak zaczną wprowadzać do mózgu. Tu jest właśnie to, dlaczego ta książka jest taka popularna, bo ja opisałem w jednym właśnie, jedno z badań Fundacji Rockefellera właśnie pisało o tym, że w ramach rozwoju technologii jednym z takich scenariuszy jest to, że wybucha pandemia i wszystkie te zmiany technologiczne, czyli właśnie modyfikacja
genetyczna ludzi, rozwiązania IT, właśnie kontroli populacji, wprowadzanie być może takich właśnie rozwiązań, jak teraz mamy, że te kody QR i tak dalej, i tak dalej. Wszystko to i znacznie więcej, bo tam w tym dokumencie jest dużo tych technologii opisanych, będzie mogło być wprowadzone właśnie, jeżeli będzie takie zagrożenie społeczne, znaczy zdrowia, tak, publicznego. I to rzeczywiście zrobiono trochę później niż tam było opisane w dokumencie. Natomiast to się rzeczywiście wydarzyło. Natomiast to oczywiście nie jest... I to generalnie to jest bardzo ciekawe, bo to ma bezpośrednio związek z tym pierwszym wykresem, który Państwu tam oglądaliśmy, cykli Kondratiewa, czyli duże fundacje i duże korporacje, tak, bo tam wchodzi w to Microsoft i bardzo dużo różnych innych takich dużych korporacji. One wiedziały, że przychodzi ten cykl Kondratiewa rozwoju właśnie psychomedycznych technologii, więc to jest połączenie IT i medycyny, przede wszystkim psychologii. I wydaje się, że ten dokument właśnie na tym się opierał, że okej, nadchodzą te zmiany, tak, my musimy się na nie przygotować i wprowadzić jakieś zagrożenie, żeby ludzie zaczęli konsumować te nowe technologie, nowe dobra, które będą wytwarzane przemysłowo na dużą skalę. I to wiąże się z tym oczywiście właśnie też zmiany genetyki ludzkiej, tak, że duże korporacje już wcześniej myślały, tu mamy dokumenty, że duże korporacje myślą o tym, żeby już syntetyzować sztucznie na komputerach genom. I w związku z tym NBIC, które widzieliśmy, że tam też się planuje, żeby modyfikować genetycznie ludzi, to na przykład Royal Society pisało o tym, że będziemy genetycznie modyfikować ludzi po roku 2020, aby podnieść efektywność w pracy na przykład, tak? Więc oni już o tym myślą i duże korporacje, takie właśnie jak IBM, Autodesk i inne takie duże korporacje, myślą o tym, spotykają się, jak stworzyć już takie systemy technologiczne, gdzie na komputerze sobie projektujemy, nie wiem, dziecko albo jakieś zmiany, które byśmy chcieli mieć i żeby uzyskiwać, jakby to powiedzieć, pożądane zmiany takie medyczne. Ale to się wiąże również w dalszym stopniu, jak sobie zobaczymy, z tym, żeby przemysł przejął prokreację. Czyli nie tylko wytwarzamy rozwiązania technologiczne dla celów takich medycznych, tylko zmieniamy genetykę ludzi. Jak zaczniemy zmieniać genetykę ludzi, to ludzie muszą być pod ciągłą kontrolą, żeby patrzeć, co z tymi ludźmi się dzieje, tak? Więc to wymusza dalsze kroki kontroli społecznej na szerszą skalę, ponieważ no, mieliśmy na przykład takie eksperymenty w Rosji, gdzie przetaczano ludziom, nie wiem, krew ze świni albo przeszczepiano organy świńskie, czy serce, czy jakieś tam wątrobę, ale ci ludzie nie mogli mieć dzieci i ci ludzie nie mogli jakby i byli pod stałą kontrolą medyczną. Więc jeżeli będziemy wprowadzać jakiekolwiek zmiany tego typu, można powiedzieć, zmiany genetyczne ludzi czy hybrydyzacji ludzi, no to się wiąże potem ze stałą kontrolą społeczeństwa, jeżeli społeczeństwo w coś takiego pójdzie. Kolejną rzeczą, to jest dosyć ciekawe, bo to troszeczkę jest rozwinięcie, tego nie ma w książce, ale również na rynku żywności są rozwijane te technologie, czyli NBIC, gdzie do właśnie całych, również do żywności te, można powiedzieć, chipy mają być dodawane, czy nanochipy, i to mamy tutaj oficjalne dokumenty, że będzie to dodawane do żywności. I wiąże się z tym również, tak jak teraz się ludzie zastanawiają, dlaczego trzeba kury rejestrować, dlaczego trzeba krowy, no krowy to już dawno były zarejestrowane. Wszystko generalnie, co jest produkowane przez rolników, ma być rejestrowane. Dlatego, że teraz jesteśmy w procesie informatyzacji i automatyzacji rolnictwa. Dlatego, żeby w kolejnej dekadzie, około 2030 roku, zrobotyzować rolnictwo i wyprzeć, wtedy można wyprzeć rolników z ich miejsc pracy i wprowadzić tam roboty. Również w tych badaniach to, co jest ważne, że cały czas się pisze o tym, że będą wprowadzane, tak jak mamy teraz, że żywność bardzo jest droga, to będą kolejne szoki wzrostu cen żywności i one są opisane tutaj, że właśnie będą teraz do 2025 będą cały czas ta żywność będzie wzrastać aż do poziomu takiego, że będą problemy, bo już widać, że
no takie kraje jak Afryka to już są na progu wytrzymałości, no bo oni skupowali żywność na przykład z Ukrainy. No i rozpoczną się, ponieważ będą duże braki żywności, tutaj się pisze wzrost cen o prawie 400%, 150%, czyli raptownych zmian, że rządy zaczną wprowadzać takie skupy interwencyjne i reglamentować żywność nawet. Więc to jest taka, wydaje mi się, ważna rzecz i to jak sobie połączymy z ograniczeniem żywności, z ograniczeniem produkcji energii i sobie z tym połączymy, to się robi poważny problem taki. I tu mamy te rozwiązania dołączania właśnie tych nano rozwiązań do żywności. Jedno z badań. Kolejne badanie oficjalne wspierane przez ONZ i przez takich ludzi, tutaj na przykład z buddyzmu, tak, Dalai Lama, że chce się w związku z tym rozwojem NBIC, czyli możliwości transferu osobowości, planów transferu osobowości do maszyn i do innych ludzi, czyli jeżeli możemy się już komunikować mózgami, to może możemy wymieniać między sobą myśli, a może nawet całe osobowości, no to w związku z tym jest ten program ONZ-u wprowadzony, pod który się nazywa Avatar. No i oni chcą w 2025 spróbować już przeszczepić ludzki mózg do robota, tak? Potem już rozpocząć transfer osobowości do urządzeń zewnętrznych. I około 2045, no to już wytworzyć takie, jakby to powiedzieć, wirtualne ciała stworzone z nanorobotów, czyli człowiek już będzie takim ni to duchem, ni to robotem. Trudno to powiedzieć, jakie do końca to są wyobrażenia, natomiast jest bardzo ciekawe, bo czytałem badania, które się zajmowały tym ze względu na połączenie z buddyzmem i naukowcy ze Stanów Zjednoczonych robili wywiady z różnego rodzaju guru tam z Indii i z buddyzmu, bo tam też jest wiara w reinkarnację, czyli teoretycznie, że można tą osobowość przenieść do innego człowieka. A w związku z tym oni by chcieli wiedzieć technologicznie, jak to zrobić. I stąd cały czas tam na poważnie ktoś o tym myśli, jak to zrobić, żeby stworzyć swojego rodzaju, oni chcą, żeby w tym procesie tej fali Kondratiewa, tej psychomedycznej, żeby wytworzyć pewną formę nieśmiertelności. Czy to będzie medyczna, w sensie, że to będzie forma leku, czy modyfikacji genetycznej, czy transfer człowieka do maszyny, żeby uzyskać w jakiś sposób pewną formę nieśmiertelności człowieka. Te badania wiążą się również z rozwojem systemów telekomunikacyjnych, czyli tu mamy te GSM, wszystkie rozwiązania, to co mamy teraz, rozwój 5G. I tutaj mamy oficjalne badanie. To jest to, które mówi o tym, że będzie 6G wprowadzane, ale to co ważne, w Polsce podniesiono normy 100 razy, takie, które były od lat wprowadzone w Polsce. Ja rozmawiałem też z ludźmi tam w trakcie, jak wprowadzano tą technologię do Polski z instytutów właśnie medycznych i oni mówili, że to jest bardzo niebezpieczne, żeby podnieść 100 razy normy, które są dobrze przyjęte dla wojska tak naprawdę, bo wojsko, to te normy zostały stworzone dla ludzi, którzy pracowali przy radarach, żeby za bardzo się nie napromieniowywali i żeby nie mieli tej choroby radarowej, a i tak ci pracownicy często mieli. I chodziło o to, żeby tych norm nie podnosić 100 razy. Teraz podniesiono 100 razy, a w 6G ma być podniesiona norma 3000 razy. Nie wiem, kto to przeżyje. W każdym bądź razie w ramach tego, tutaj około 2030, ma być rozwinięty i wprowadzony kwantowy internet przez 6G i transfer, żeby można było, opisane jest to w tym dokumencie, transferować ludzką jaźń, którą się tam ocenia, chyba terabajt na sekundę, żeby transferować jaźń przez systemy komunikacyjne, czyli ja będę mógł się mózgiem komunikować z resztą społeczeństwa przez te systemy mobilne, tak? I to jest bardzo ciekawe, bo te rozwiązania były opisane w 2000, są lata 90. To wszystko było opisane przez Jacques'a Attaliego
tej książce, to ona też jest po polsku wydana. Mogą się Państwo z tym zapoznać. I tu jest wszystko opisane, że to będzie wprowadzone. W latach 90. on opisał wszystko to, co ja tutaj opisuję, jeśli chodzi o rozwój komunikacji. Łącznie z systemami medycznymi, że do tych telefonów komórkowych, które w latach 90. były wielką cegłą, będą wprowadzane systemy medyczne i przez te systemy będzie przejęta kontrola nad państwami. To znaczy, że tak jak teraz, na przykład cały rząd w Polsce i w innych krajach wypycha się te wszystkie rozwiązania, cyfryzuje się rząd i wypycha się te wszystkie usługi do chmury, czy to będzie chmura Google, czy jakieś inne tam rozwiązania. I teraz ten będzie rządził krajem, kto będzie kontrolował tą chmurę. De facto. Czyli rząd może w Polsce upaść i teraz taki Google, czy ktokolwiek inny, będzie kontrolował wszystkie usługi w Polsce. I on pisał o takim planie, że w konsekwencji rządy będą miały problemy finansowe i niektóre mogą upaść i będzie chaos. I przez te systemy komunikacyjne prywatne firmy, korporacje i banki przejmą kontrolę nad wszystkimi usługami rządowymi, które normalnie w naszym świecie tutaj funkcjonują. Tak, tu mamy te tabele właśnie, jeśli chodzi o podniesienie tutaj 3000 razy norm. To jest naprawdę w tych dokumentach. Tu są rozwiązania, które są, właśnie tu mamy ten kwantowy internet, tak? Samoucząca się sztuczna inteligencja, mamy 2030, tak? I roje robotów będą tutaj w naszym świecie miały tutaj funkcjonować. I to się łączy z tym badaniem, które się łączy z tymi innymi badaniami wojskowymi, czyli do kiedy będzie wprowadzona robotyka, taka gdzie roboty są autonomiczne, czyli nie mają pełną samą świadomość i możliwość działania autonomicznego. Tak? I to jest około roku 2030. Na tą chwilę teleoperacja wspiera rozwój sztucznej inteligencji. Co to znaczy? Znaczy, że my uczymy swoimi działaniami w internecie, korzystając z różnych rozwiązań, uczymy sztuczną inteligencję. To znaczy te wszystkie programy typu, że pracownicy mają zdalnie pracować sobie w domu, to tak naprawdę są po to, żeby analizować, jak ci ludzie pracują i czy ci ludzie są traktowani jako końcówki sztucznej inteligencji. Sztuczna inteligencja uczy się naszych zawodów przez internet, co my robimy, gdzie kogo wysyłamy informacje itd., itd. Czyli teraz jest proces uczenia się, żeby zasilić te wszystkie roboty i maszyny, które mają być autonomiczne, czyli powiedzmy taka wizja Terminatora, to jest właśnie rok 2030, gdzie rzeczywiście te maszyny same się poruszają. I to też się tyczy tych wszystkich rozwiązań typu samochody, które mają same jeździć, bo do tej pory one nie jeżdżą, nie będą jeździć, ale 2030 to te rozwiązania wojskowe trafią też na pewno na rynek cywilny. No i tutaj jest wprowadzanie w ramach tych wszystkich cyfryzacji tego wszystkiego, biometryka i identyfikacja w płatnościach, czyli te wprowadzanie tych paszportów, czy to będą paszporty szczepionkowe, czy mamy tutaj te ID 2020, że firmy razem z rządami chcą wprowadzić takie elektroniczne dokumenty, gdzie będzie to połączone też z naszym kontem bankowym, z naszą aktywnością w internecie itd., itd. Tu jest jedna z takich technologii, to jest kontrola pogody i tu mamy oficjalne badania, szczególnie to jest ważne, Weather as a Force Multiplier i tu wojsko pisze 2025, pełna kontrola pogody w skali globalnej, to znaczy będą mogli modyfikować, dajmy na to, czy będą chciały w danym miejscu miał być opad, czy mgła, czy jakieś inne tam, w zależności co będzie potrzebne dla wojska, wojsko będzie mogło zmieniać, modyfikować pogodę w jakimkolwiek miejscu na świecie. Ja cały czas się spotykam z tym, że ludzie w to nie wierzą, że to jest w ogóle możliwe, ale to jest badanie 1996 rok, to wojsko już powiedziało, że to wprowadzą. I to samo jest w tych badaniach najnowszych, a to jest stanowy w Stanach Zjednoczonych cały budżet. Od lat 70. się to budżetuje, rozwój tych technologii, czyli ta technologia jest rozwijana mniej więcej od 50 lat i dlatego
wydaje się, że wojsko może powiedzieć, ok, od 50 lat rozwijamy taką technologię do celów militarnych i w 2025 to już będzie mogło w pełni działać. Z jednych takich ciekawych rzeczy w tym dokumencie też wojskowym jest to, że oni chcą w ramach modyfikacji pogody też wprowadzać systemy holograficzne dla wojska, czyli wyświetlać w powietrzu, na niebie rzeczy, których nie ma. Czyli dla celów militarnych to jest bardzo ciekawe, można wyświetlić, że leci 100 samolotów, a leci na przykład tylko jeden. Albo może się wyświetlić dla celów wojny psychologicznej cokolwiek, że Bóg do nas mówi, że nam się pojawia coś, Matka Boska, tak? Czy cokolwiek, czy dla, nie wiem, Arabów, że Allah do nich coś tam przemawia, tak? Trudno powiedzieć, to musimy też mieć świadomość, że takie technologie wchodzą i one na wolny rynek pewnie trafią około 2030, hologramy takie, wyświetlacze hologramowe. W związku z tymi wszystkimi zmianami, które tutaj Państwu powiedziałem, no to i rozwojem tych technologii są oficjalne badania i tu mamy Royal Society, mamy tutaj poważne takie badania, że w związku z tym będzie ograniczenie miejsc, znaczy ludzie nie będą potrzebni w takiej ilości, żeby podtrzymać ten system cywilizacyjny tych wszystkich fabryk, tych wszystkich produkcji dóbr itd., itd. Będzie coraz mniej ludzi potrzebnych. I tu mamy oficjalne właśnie badania, że tutaj mamy 2025, czyli już mamy 30% mniej miejsc pracy. Potem mamy 2035, 50% mniej, czyli połowa ludzi już powiedzmy jest wyparta z rynku pracy przez automatyzację, sztuczną inteligencję, te wszystkie rozwiązania. I 2050, no to prawdopodobnie tam się pisze, że nawet ci ludzie, którzy dokonują takiego wysokiego stopnia decyzje, czyli nie wiem, generałowie, szefowie korporacji, szefowie jakichś tam, nie wiem, banków i tak dalej, oni też będą tylko wykonywać pewnego rodzaju procedury, które sztuczna inteligencja będzie im podpowiadać, bo też nie będą w stanie analizować tych wszystkich danych samodzielnie, więc sztuczna inteligencja będzie im podpowiadać, co mają robić. To są przetłumaczone te wszystkie tabele, jak ktoś kiedyś będzie chciał się tym zainteresować. Tutaj The Future of Employment, How Are Jobs to Computerization. I to badanie też jest po polsku spolszczone i tutaj można sobie zobaczyć, jakie zawody będą wyparte, a jakie zawody zostają, tak? Czyli takie zawody właśnie medyczne, typu tutaj jest terapeuci, tak, kierownicy pierwszej linii mechaników, dyrektorzy zarządzający wypadkami, czyli medycyna, tak. Takie rzeczy, które wymagają ludzkiej empatii, ludzkiego działania, których nie można zastąpić mechanizacją, będą się utrzymywać. Natomiast druga połowa takich zawodów, które można łatwo zautomatyzować, będzie wypierana. Więc te wszystkie listy są opublikowane. Trendy demograficzne to jest bardzo ciekawe, bo wszyscy ci poważni analitycy demografii mówią, że na całym świecie generalnie oprócz Afryki i krajów arabskich jest spadek dzietności bardzo poważny, więc jest problem z podtrzymaniem systemów socjalnych w krajach, więc i to będzie się rozszerzać, ponieważ tak jak widzieliśmy, Azja i Afryka ma mieć rozwój, tam budowa tych elektrowni i tak dalej, tak jak się planuje. I nawet oni mówili, że jeżeli to dotrze, właśnie ten cywilizacja zachodnia dotrze do tych krajów, to i tam też nastąpi ten proces redukcji populacji. Więc jest to taki ogólny poziom, to znaczy jest ogólny taki cykl, że ta populacja będzie trochę jeszcze teraz wzrastać, potem będzie spadać na całym świecie. I co jest bardzo ciekawe, że w związku z tymi wszystkimi zmianami, to nawet był taki dokument Unii Europejskiej, że oni mówią, no gdyby były takie bardzo duże problemy, że tak, braki żywności, braki energii, za dużo ludzi i tak dalej, no to my zaproponujemy eutanazję wszystkim, nawet młodzieży. I to jest oficjalnie w tym dokumencie.
I z drugiej strony ONZ wydał dokument, żeby bardzo dużo ludzi przepychać z krajów biednych do Europy i do Stanów Zjednoczonych. I tu mówimy o bardzo poważnych ilościach, tak? Bo oblicza się w tych dokumentach, była propozycja, żeby 235 milionów ludzi do Europy przyjąć. Migrantów. Więc to widzimy, że to, co się teraz dzieje od lat, to nie jest przypadek. To znaczy, to jest zaplanowane, ci ludzie tu przyjeżdżają, bo ktoś zadecydował, że tak ma być. Zmiany religijne. Te rzeczy też obejmują, te wszystkie plany obejmują też również religię. Bo jeżeli wprowadzimy, dajmy na to, nawet taką rzecz typu nieśmiertelność, to co, jak to zmieni postrzeganie, prawda, religii w naszym tutaj systemie, na przykład zachodnim? Kiedy byśmy wprowadzili właśnie sztuczną inteligencję czy robotykę, w jakiś sposób to, czy będziemy genetycznie modyfikować ludzi, w jakiś sposób to wpływa na naszą etykę, postrzeganie rzeczywistości, tak? I tutaj główne plany zmiany, zmian tych religijnych, zajmował się tym Klub Rzymski, ale również w tym pisze Attali w swojej książce, że on pisze, że po tych wszystkich zmianach, które będą wprowadzone, które będą szokujące w wielu aspektach, on mówi, że taką religią czy etyką nadrzędną przyszłości będzie transhumanizm. I to widzimy, że to jest cały czas teraz podprowadzane, że to jest coś pozytywnego, jakaś alternatywa taka dla przyszłości. A z drugiej strony, czyli mamy ten taki transhumanizm, czyli modyfikację genetyczną człowieka, a z drugiej strony to, co jest teraz ta zielona etyka ekologiczna, czyli rozwój tej ekologii w kierunku religii. I oni pisali, właśnie Klub Rzymski, że do 2050 oni chcą przekształcić chrześcijaństwo w taką ekoreligię. Czyli gdzie nadrzędną wobec człowieka będzie natura, a nie, że człowiek jest jakby nad naturą, tak jak mamy to w chrześcijaństwie wprowadzone. No i drugim takim bardzo ciekawym grupą była teozofia. Oni też współtworzyli ONZ i do dziś tam mają bardzo duży wpływ. I na edukację międzynarodową, to UNESCO i wszystkie tego typu organizacje. I w jednej z takich książek jest napisane, że do 2000 te zmiany religijne będą bardzo już wyraźne poprzez konwergencję pomiędzy religiami. Około 2025 te zmiany zbliżania religii i potem przekształcania jej właśnie w taką techno-eko-religię będą bardzo zauważalne. Więc oni pisali, że 2025 to będzie taki, a to jest książka z lat 40. albo 50. Więc bardzo daleko falowe zmiany, a ci ludzie pracowali w ONZ-cie. Tak, to już omówiłem. Jednym z takich głównych think tanków zachodnich, które cytuję tutaj w swojej książce, jest Chatham House. To jest chyba największy brytyjski i międzynarodowy think tank, bo z nim to jest również CFR. Na całym świecie mają również w Polsce swoje oddziały. I oni na przykład proponują, że to się będzie nazywało ertizm, czyli nie wiem, ziemizm, że będziemy wierzyć w tą naturę. Oni piszą też o tym, że formy konsumpcjonizmu zachodniego przekształcą się też również w formy takie religijne, czyli że my już nie, na przykład nie konsumujemy pewnych dóbr, tylko na przykład mamy rytuał picia herbaty, albo rytuał w spa, albo tego typu rzeczy. One pomału będą, te formy konsumpcyjne, takie społeczne, będą się przekształcać w formy religijne, wytwarzając taki konglomerat, można powiedzieć, no trudno powiedzieć do końca, jak to będzie wyglądać. W każdym bądź razie to się projektuje na poważnie w tych instytutach. Może przyspieszę to, tak, to przeskoczymy. Modyfikacja, to jest bardzo ważne badanie z lat 60., gdzie właśnie planowano, że zakończy się ta era industrialna, trzeba przejść w erę postindustrialną i trzeba zmodyfikować tego człowieka i trzeba zmienić jego nastawienie do człowieka, do rzeczywistości, tego świata, w którym będzie funkcjonował. Oni to określali, że ten
nowy świat, to będzie taki technomiejski, przyjazny faszyzm. I do tych zmian trzeba przygotować społeczeństwo i te zmiany były od tych badań w latach 60. pomału wprowadzane aż do dnia dzisiejszego, żebyśmy bardziej, właśnie tu mamy wprowadzanie ekologicznej etyki, konwergencja religii świata i to, co bardzo ważne, oni pisali o tym, żeby wprowadzić sztuczne niedobory w całym tym systemie, ponieważ system de facto będzie mógł produkować wszystko, no bo mamy optymalizację tych fabryk, możemy je postawić wszędzie na świecie, możemy produkować wszystko bez udziału człowieka, czyli teoretycznie możemy dać ludziom wszystko, co by tylko chcieli, ale oni powiedzieli nie, wprowadźmy niedobory sztuczne na każdym poziomie i stwórzmy taki świat, ponieważ ludzie będą wtedy mogli żyć po 100 lat, bo będą mieli wszystko, no to stwórzmy taki świat pełen zagrożeń, typu, że nie będziemy na przykład reperować mostów, te mosty będą się zawalać, ludzie będą w tym ginąć, albo że właśnie zjedzą coś, zatrują się i umrą, że ten świat będzie takim, taką na powrót taką dżunglą niebezpieczną dla człowieka, żeby on musiał w tym świecie walczyć, żeby miał motywację w ogóle, żeby cokolwiek robić w tym świecie, no on będzie musiał walczyć, może tak jak za komuny, stać w kolejkach, co byłoby bez sensu, bo te dobra mogły być dostarczone, ale specjalnie to się ograniczało, żeby człowiek musiał cały czas coś robić. W tej książce Human Agenda to też było na poważnie rozpatrywane, że oni powiedzieli, że okej, będzie pełen dobrobyt, w związku z tym no to ludzie będą mogli wszystko robić, no tylko musimy zmienić właśnie te postrzeganie człowieka, ponieważ oni pisali z punktu widzenia ewolucyjnego, darwinowskiego, te wszystkie książki takie mają trochę podejście, że dla człowieka są trzy najważniejsze takie obszary. To jest, żebym Państwu tu nie powiedzieć, miłość, czyli budowa różnych takich pozytywnych relacji, praca, tak, czyli budujemy rodzinę, pracujemy, to nam daje motywację do życia i generalnie zabawa. I oni powiedzieli tak, zabieramy ludziom pracę, zabieramy ludziom prokreację, tak, możliwość prokreacji, bo to ma przemysł przejąć, więc co ludziom zostaje? Ludziom zostaje zabawa, granie, tak, stąd teraz jest ten proces, żeby że tak jak, nie wiem, Harari czy różni tam z Davos mówią ludzie, że ludzie teraz to będą tylko grali na komputerze. No bo jedyna opcja, jeżeli ludzi się wyprze z rynku pracy, tak jak 30%, 50%, zabierze się ludziom możliwość tworzenia rodziny, tak, bo to ma przejąć przemysł, więc pomału trzeba tych ludzi wyprzeć w kierunku, żeby ludzie się bawili w te kolorowe różne tam 50 płci i tak dalej, bo to ma przejąć przemysł. Więc może zostanie miłość na zasadzie takiej zabawy i granie na komputerze, wirtualny świat, rozwój tego metaversu, co to ten Facebook wymyślił i tak dalej, i tak dalej. Więc to ewidentnie widać, że nie tylko pod względem technologicznym ktoś się zastanawiał nad tym, jak zmienić ten świat, jakie urządzenia i tak dalej, i tak dalej, ale również pod względem marketingowym i również pod względem filozoficznym, jak tego człowieka zmienić, tak jak jego psychologię zmienić. I tu mamy kolejne takie ważne badanie, które jakby to domyka nam to trochę taką klamrą. To są brytyjskie trendy strategiczne i oni, wszystko w tych dokumentach jest napisane to, co ja Państwu mówię, trochę innymi słowami. Czyli też mamy właśnie wprowadzanie tego NBIT, czyli takiej zbiorowej jaźni, bo jak wszyscy ludzie już będą mieli te chipy w mózgach, to stworzy się taka świadomość roju. Będą produkować genetycznie ludzi około 2035, czyli to jest zgodnie z tymi wszystkimi innymi badaniami. No i potem oni zaczynają się dziwne rzeczy w tych dokumentach, no bo nie, że będą narastać konflikty na całym świecie. Do tego stopnia, że oni proponują, żeby właśnie około tam tego 35 już zacząć wprowadzać bomby neutronowe i atomowe do konwencjonalnych konfliktów, żeby prowadzić czystki w miejscach o dużym zaludnieniu. I to są takie, jedna bardzo, bardzo ciekawa rzecz jest taka, że Rosja, Chiny i Stany Zjednoczone i generalnie Europa mają jeszcze taki program wojskowy związany z odpieraniem meteorytów, że coś ma
przylecieć tutaj. Coś ma się dziać takiego, że oni są przygotowani, że w 2025 ten system ma być gotowy i mają zacząć odpierać jakieś obiekty przylatujące z kosmosu. Ten program się nazywa Damien. Bardzo ciekawie, jak ktoś, co to po Womenie był, tak? Jakiś, nie wiem, skąd oni te nazwy biorą. W każdym bądź razie to jest dosyć ciekawe, że 2025 coś ma zacząć nadlatywać z kosmosu i mają, te rządy mają nas jeszcze bronić przed tym. I wydaje się na to bardzo poważne pieniądze. No i głównym teatrem wojny będzie Azja, tak, czyli można powiedzieć, czyli powiedzmy od naszego tutaj, powiedzmy od Polski, przez Rosję, aż do Chin. To mają być główne teatry wojen. I to, co chciałem Państwu powiedzieć, że to jest bardzo ciekawe, że są cykle, ja natknąłem się na takiego polskiego badacza, czy Rzeski nazywał, i w latach, na początku XX wieku on wyznaczył, kiedy są konflikty na świecie. I wygląda na to, że ten zachodni świat zawsze dokładnie w tym samym momencie rozpoczyna konflikty i wojny. I one się odbywają dokładnie wtedy, kiedy są, na Słońcu jest bardzo duża aktywność. I widzimy, że dokładnie w tych momentach są duże konflikty, tak? Wojna w Zatoce Perskiej, ataki na World Trade Center, wojna w Iraku, kolorowe rewolucje tutaj, co były w Afryce i na Bliskim Wschodzie, Syria i tak dalej, Egipt. Trochę jak kult słoneczny. Słucham? Trochę jak kult słoneczny. Coś takiego, tak. I tu mamy rewolucję na Ukrainie, która się toczy aż do dziś, te wszystkie konflikty. I mamy, więc mamy tutaj teraz w związku z tym, Nie, teraz pan wyłączył. No. Tu pan wyłączył ten hałas. A, dobrze, to już będę patrzył, żeby... Zaraz, tylko podłączymy. Dobra. Pewnie kontrolę. Zablokowali. Zablokowali. Za dużo jak na jeden wykład. Wybuch. To jest coś łączne. No dobrze, poczekajmy. Jest, okay. Dobra. Więc widzimy tutaj, więc kolejny konflikt będzie tutaj około 2025, to różnie, bo to zależy właśnie od tych wybuchów na Słońcu, tych plan słonecznych i w zależności jak ci astrofizycy to obliczają, no to jest tam końcówka 2024, lato 2025, kolejny duży konflikt. Pytanie gdzie? To może być rozszerzenie tego konfliktu na Ukrainie, to może być Tajwan, to może być Irak, tak, bo też bardzo poważnie Brzeziński myślał o tym, że około 2025, żeby zrobić taką wojnę w Iranie, bo tam będzie bardzo duża populacja młodych ludzi, którzy będą chcieli, będzie na tyle duża, że będą chcieli jakby wyswobodzić się z tego, jakby to powiedzieć, jarzma, tych rządzących, tak, którzy tam są w Iranie. Trudno powiedzieć, gdzie to się odbędzie, oby nie tutaj. Tak, tak, tutaj to jest jeszcze raz ten dokument, który wcześniej pokazywałem. I oni też w tym dokumencie dla armii amerykańskiej, dla lotnictwa, oni też właśnie mówią, że ludzie będą wycofywani z pola bitw, wprowadzane roboty. Będą ludzie, cyborgizacja ludzi, wszczepianie ludzi do ludzi różnych urządzeń, modyfikacja genetyczna ludzi. Więc to nie jest, generalnie te wszystkie rzeczy to nie jest wymyślone i w związku z tymi wszystkimi zmianami technologicznymi ludzie z NASA, którzy to jest część, można powiedzieć, armii amerykańskiej, bo oni też wysyłają różnego rodzaju rozwiązania technologiczne, wojskowe w kosmos i tak dalej, i oni mieli konferencję. I oni powiedzieli, że w związku z tymi wszystkimi zmianami, z modyfikacją genetyczną ludzi, z potanieniem produkcji czegokolwiek, tak jak możemy teraz sobie kupić te zestawy CRISPR i modyfikować genetycznie różne rzeczy, więc mogą ludzie choroby jakieś wytwarzać i tak dalej, i tak dalej. Oni powiedzieli, że w związku z tym
jeśli chodzi o kombatantów w wojnie, ludzi, którzy będą walczyć w wojnie, będą rozpatrywani jako kombatanci, jako prawdziwe wojsko, to mieliśmy tutaj w okresie przemysłowej industrializacji mieliśmy pobór powszechny i ludzie po prostu musieli iść do wojska. Potem mieliśmy tą profesjonalizację, tak, wojsk, a teraz oni uważają, że wszyscy ludzie są kombatantami, więc wszystkich ludzi trzeba kontrolować. No bo taki człowiek sobie, nie wiem, zrobi wirusa na komputerze albo sztuczną inteligencję do czegoś zaprzęgnie, to on może by teraz zaatakować, albo dronem rozsypać coś nad miastem, albo stworzyć jakiegoś wirusa w domu. Więc trzeba wszystkich permanentnie kontrolować na całym świecie, całą populację. W związku z tym bardzo poważnie te think tanki zastanawiają się nad redukcją ludzi. I one, są badania autentyczne, jak zredukować liczbę populacji do miliarda. I to w iluś badaniach się pojawia coś takiego i oni pisali, że oni by chcieli do 2050 to zredukować populację do 1 miliarda. No bo jeżeli sobie popatrzymy na to wszystko, co wcześniej zobaczyliśmy, że powiedzmy większość populacji nie będzie potrzebna, bo ta cywilizacja może się podtrzymać sama poprzez robotyzację, sztuczną inteligencję i różnego rodzaju tam rozwiązania technologiczne, no to rządzący myślą na poważnie, że no to można by było zmniejszyć ilość tych ludzi. I oni proponowali właśnie w tym badaniu pandemię, 6 miliardów ludzi, tu 2 miliardy ludzi, tu wojny, żeby wprowadzić i żeby wprowadzić politykę jednego dziecka, tak? I mówią, że nawet jeśli to wszystko wprowadzimy, no to to jest niemożliwe. W sensie, że ludzi będzie cały czas za dużo, więc być może są jeszcze jakieś, mają jeszcze jakieś inne pomysły i to są brytyjskich think tanków badania. I to by było na tyle, jeśli chodzi o tak na szybko, żeby Państwu powiedzieć. W książce ja Państwu pokazałem, co nadchodzi, co jest zaplanowane. Natomiast nie wytłumaczyłem Państwu, w jaki sposób to działa, w jaki sposób jaki to ma wpływ na społeczeństwo, na naszą psychologię, na nasze życie społeczne, z czym to się wiąże, bo tutaj jeszcze wchodzą właśnie te zmiany religijne, których nie mamy możliwości tutaj rozwinąć. I w książce jest jakby wszystko to wyłożone tak, że to się zazębia w pewien logiczny taki ciąg. Bo ja Państwu tutaj opowiedziałem o różnych badaniach i to jest właściwie połowa książki, te badania, co będzie dokładnie wprowadzane w jakiś sposób. A druga połowa jest taka, że po prostu my możemy sobie filozoficznie to przemyśleć i ustosunkować się do tego w bardziej taki sposób, żeby to nam się stworzył z tego jednolity taki obraz świata. No i to było na tyle. Dziękuję Państwu bardzo. Jak mają Państwo jakieś pytania, to chętnie odpowiem. Mogę? Tak, tu Pani była pierwsza. Chciałam się zapytać, czy jest jakiś związek z tym wszystkim? Nasza była pandemia, która była ogólnoświatową pandemią i szczepionki powszechnie. Mhm. No właśnie wydaje się, że tak, no bo to były bardzo poważne badania zrobione przez Instytut tam Rockefellera i współpracowały przy tym badaniu różne firmy technologiczne. I wydaje się, że to było bardzo poważnie rozpatrywane w takim sensie, że trzeba stworzyć popyt ludzi na spożywanie różnego rodzaju nowych rozwiązań medycznych. No bo tak jak wielokrotnie mówię, że no człowiek, nie wiem, raz w roku, dwa razy w roku zachoruje na tą grypę, weźmie sobie jakieś tam środki itd., itd. Co mu więcej potrzeba? No nie będzie chciał sobie co miesiąc, co tydzień się jakimiś lekami faszerować, tak? No natomiast te firmy chcą mieć popyt na te nowe technologie. Ludzie ich nie chcą. No więc musi być realny powód, dla którego te firmy i rządy będą rozwijać tą gałąź gospodarki i na to musi być popyt. No nie będą produkować czegoś, czego ludzie nie będą spożywać, tak? Więc wydaje mi się, że jak sobie zobaczymy
plany te przedpandemiczne, różnego rodzaju symulacje, no to widać, że tam były w to zaangażowane rządy, korporacje, ludzie typu właśnie Bill Gates. Moim zdaniem to jest w dużej mierze zaplanowane. Jak to wyszło, to wyszło. Natomiast wydaje się, że to był taki przyczynek do wprowadzenia pierwszych tych rozwiązań medycznych, właśnie teleporad, telemedycyny, żebyśmy przez telefon się musieli komunikować z tym lekarzem. W innym wypadku to by nie mogło być wprowadzone. Czyli testy. Testy i już tworzenie takiego popytu na to. A szczepionki? No to tu właśnie mamy te badania Royal Society. Oni powiedzieli, że około 2020, bo oni w tym 2010 to powiedzieli tak, że żeby stworzyć zwiększoną produkcję, żeby ludzie się mogli bardziej napędzać, no to oni proponowali, że będziemy wprowadzać tam typu Red Bull, jakieś te wszystkie napoje wyskokowe, medykamenty takie, żeby ludzie sobie tam brali jakieś leki i tak dalej. Natomiast oni pisali, że około 2020 już będą ludzie otwarci na to, żeby modyfikować się genetycznie dla podnoszenia efektywności w pracy. Więc w związku z tym mamy właśnie takie rozwiązania typu mRNA, tak? No bo teoretycznie tym można robić najróżniejsze rzeczy. Nie tylko potraktować to jako lek, ale być może zmienić coś w człowieku, co tam człowiek będzie potrzebował, tak? A mamy tutaj takie rzeczy jak epigenetykę, czyli branie różnych substancji, żeby na moment w organizmie przełączać w nas jakieś, nie wiem, tak jak sportowcy biorą różnego rodzaju te dopingowe rzeczy, tak? I to można również genetycznie wprowadzać. Więc wydaje mi się, że to wszystko, również te szczepionki, te całe platformy mRNA, to jest również element tej w ogóle tej całej fali Kondratiewa, tej psychomedycznej. Tak to widzę. Że to nie jest przypadek. To nie jest przypadek. Ja taką ogólną refleksję, udało mi się książkę to z 5 lat temu gdzieś namierzyć. Rzeczywiście była szokująca, jak na tamte czasy już, tak? Że jednak bardzo dobry jest podtytuł, tak? Krytyka rozwoju środowiska technologicznego. Mam wrażenie, że będzie zastąpienie środowiska naturalnego środowiskiem technologicznym, w związku z tym my musimy stać się bardziej technologiczni, żeby do tego środowiska pasować. Bo znaczy taki zamysł tego był. I wydaje się, że te wszystkie technologie rzeczywiście są wdrażane. Natomiast moje pytanie do Pana, czy w toku tych wszystkich analiz gdzieś w tym środowisku technologicznym jest jakaś alternatywna koncepcja? Bo oczywiście tam śmiechem, żartem, tak, Elon Musk jest takim zblatowanym z tym towarzystwie, a jednak troszeczkę głoszącym coś innego. Czy jest możliwe, że jakieś pieniądze za nim stoją, jakieś interesy, jakieś inne grupy, które może inaczej to widzą, albo potencjalny konflikt mógłby nastąpić, żeby gdzieś skręcić, gdzieś coś zablokować, gdzieś coś inaczej poprowadzić niż te, wydaje się, w tej chwili realizowalne jednak plany. No, wydaje mi się, że jeśli chodzi o ten cały taki establishment, można powiedzieć korporacyjno bankowy, i to tam jest jednomyślność co do tego, żeby to wszystko wprowadzić. No bo Musk to on mówi, że no niby nie, ale przecież sam robi te chipy, które mają ludziom do mózgu wszczepiać. Więc nie wydaje mi się, że to jest alternatywa. Ja to go widzę taki, że to jest taki Henry Ford, który tak sprzedawał te ciężarówki wojskowe i czołgi wszystkim ludziom na całym świecie i był przyjacielem wszystkich, ale generalnie robił swoją robotę i też ja go postrzegam w takich kategoriach. Więc wydaje mi się, że w swojej książce podałem bardzo dużo alternatyw na każdy z tych technologii, jak to ominąć. Do tego w większości przypadków potrzebna jest wola polityczna, to znaczy trzeba byłoby przekonać jakiegoś polityka, jakichś polityków co do tego, że to jest realne zagrożenie, bo jest i ono już jest teraz, bo to nie mówimy, że za 10 lat czy 20, tylko już teraz to jest realne zagrożenie. I trzeba by było pewne te technologie po prostu przekierować na inny tor,
No bo rozwój tych technologii, jak sobie tak pomyślimy racjonalnie, no to ma na pewno jakieś takie dobre zastosowanie. Możemy te technologie zastosować w dużej mierze w takim dobrym kierunku. Natomiast wydaje mi się, że no do tego potrzebna jest wola polityczna, a debaty na ten temat nie ma żadnej. No, ja tutaj staram się, ta moja książka to była taka próba, żeby to jakby napisać tą książkę i może właśnie dotrzeć, bo wysyłałem tą książkę do wszystkich tam, jakiś rząd prezydentów, tam wie pan premiera i tak dalej, i tam do każdego, co mi tam przyszło do głowy, to wysyłałem. Miałem trochę taki mini odzew z tamtego środowiska, ale większość ludzi wydaje mi się, że nie... No brakuje takiej debaty, bo to jest jednak ważna sprawa. Mnie trochę już przestają interesować takie problemy typu jakie podatki, jakie tam jakie rozwiązania polityczne, czy komuś dać 500+, czy nie dać, bo te rzeczy w tej książce, tu są realne problemy, powinniśmy to rozwiązać. Jak to rozwiążemy, no to mamy jakiś w miarę taką, no może nieświetlaną przyszłość, no ale powiedzmy da się żyć. Ale jeżeli to będzie wprowadzane na poważnie, no to wydaje mi się, że no czeka nas raczej słaba przyszłość. No. Więc ja staram się gdzieś tam docierać do ludzi, na ile mi się da, na ile się da. Dobrze, że trochę też ludzie inni zaczynają o tych problemach pisać i może powinniśmy zbudować jak najszybciej taką świadomość społeczną i zacząć coś wywierać, może presję na polityków, taką no, intelektualną. No. No i polecam wszystkim Prison Planet. To też jest naprawdę duża dawka wiedzy w szczegółach. Tak? No. Tak. Ja mam pytanie. Pan mówił o tych cyklach Kondratiewa. To też w sumie nie sprawdzałem nigdy, kto to był ten Kondratiew i skąd on te cykle sobie tak wymyślił. Ale jeżeli komu się te cykle sprawdzały, tak? Czy zauważył pan, badając te wszystkie książki, historie, czy kiedykolwiek było tak, że te plany globalistów, bo to w różnych okresach były tam różne, że na przykład zostały jakoś powstrzymane, czyli że coś im nie wyszło na przykład, tak? Czy to po prostu tak zawsze szło według planu, tak jak oni sobie gdzieś tam wcześniej założyli? No, ja czytałem trochę tak, znaczy Kondratiew to też jest właśnie początek XX wieku i on właśnie zorientował się, że są właśnie takie cykle przemysłowe i zaczął to jakby wykreślać i nie pamiętam dokładnie historii, ale chyba tam jak już tam weszła komuna do Rosji, no po prostu go zabili. Więc tam jest taka historia. W każdym bądź razie te cykle przemysłowe, nie wiem, może jeszcze raz je tutaj wyświetlę, one generalnie one były rozwijane, bo na tamte czasy nie było nic złego w tej elektryfikacji, żeby wodę ludziom podciągnąć, żeby wprowadzić te samochody i tak dalej, i tak dalej, czy tam petrochemię wprowadzić, czy nawet ten internet. No, w sumie... Ale wojny też tam sobie planowały. Tak, więc wydaje mi się, że natomiast tutaj jest tak dużo tych technologii do wprowadzenia naraz, że wydaje mi się, że jedyny problem, żeby to wszystko wprowadzić, może być taki, że jest rozjazd pomiędzy produkcją energii, ilością produkcji energii, a produkowaniem tych wszystkich rozwiązań, które muszą być wprowadzone na rynek, bo już widzimy teraz w Europie, że tak nagle ojku, nie ma prądu, tak? Fabryki muszą się zatrzymać na jakiś czas, nie można tego produkować różnych dóbr, więc może być, nie być prądu, no to wtedy jak ten internet ma działać, że oni będą tutaj ludzi kontrolować i będą tam ten internet rzeczy jak ma działać, jeżeli nie będzie prądu, więc tu może być rozjazd, tak? Że po prostu... Przebudowa, ta szalona przebudowa systemu energetycznego w Stanach i w Europie
może doprowadzić do tego, że po prostu nie będzie prądu, żeby to wszystko napędzić. I to jest dla nas jakaś taka szansa powrotu do normalnego życia, no bo jeżeli ja nie mogę jeździć elektrycznym samochodem, bo nie ma prądu, no to muszę sobie nalać do zwykłego samochodu. I też rząd musi też w takich kategoriach myśleć, no bo on też chce przewieźć się z miejsca A do B, czy prawda, dostarczyć jakieś dobra do miasta, no nie mogą sobie pozwolić na coś takiego, więc to może być taki, no, bo na razie nie widać żadnego takiego rozwiązania technologicznego, które miałoby to wszystko napędzić. Kto wie, może coś... Ja tylko chciałem dodać, że komuniści też chcieli kierować całą gospodarką i wszystkimi procesami, tego nie ogarnęli, to się rozsypało. No właśnie. Komuna sobie poradziła całkiem nieźle, także tu na to chodzi o to, że oni są plany prowadzić dosyć grube, a prowadzą 20% i już będzie sukces dla nich. To tak ma wyglądać. Nie muszą prowadzić 100%, wystarczy 20% i będzie ok też. No trudno powiedzieć, jakby ja też nie rozpatrywałem w takich kategoriach, jak bardzo te rzeczy mają być posunięte, prawda, we wprowadzeniu tego na rynek. Tak na razie modyfikacja genetyczna ludzi, no niby były te szczepienia, ale jeśli chodzi o in vitro, no na przykład w Polsce jest, nie ma zgody na to, tak, a to trzeba by wprowadzić, żeby tych ludzi produkować, więc wydaje mi się, że też opór taki etyczny też może doprowadzić do tego, że wiele tych rozwiązań technologicznych nie będzie w wielu krajach wprowadzonych, no powiedzmy w takich krajach bardzo liberalnych, które tam wszystko konsumują, to może być tak, że ludzie po prostu się tym zachwycą i w to pójdą, ale może być dużo takich krajów konserwatywnych i widzieć w tym zagrożenie i na przykład nie pójść w tym kierunku. Tak więc może być tak, że ten rozkład tych rozwoju tych technologii nie będzie równomierny na całym świecie, że będą takie miejsca zapomniane, a będą takie miejsca super rozwinięte i trochę tak też te think tanki myślą, że oni idą w kierunku super wielkich zaawansowanych, samowystarczalnych miast, no tak. I pozostawić resztę świata, żeby sobie tam w tych rezerwatach zostali, tak? Bez prądu, bez niczego. Nie resztę świata, tylko chodzi o to, że duże miasta się jakby zamkną same w sobie, tak. A reszta będzie żyła swoim życiem. Tak. I że w stanie będziemy sobie poradzić za pomocą barteru czy czegoś, no nie, to będziemy sobie funkcjonowali, no nie? Tak. Bo wydaje mi się, że to znaczy nie wydaje mi się, żeby można było te 8 miliardów ludzi przymusić. No po prostu no nie wiem, jak musiałoby to wyglądać, tak? Nie wydaje mi się, że więc to może być tak, że w dużej mierze to będzie dobrowolne i będzie wymagało tego, że ludzie świadomi tego, w jakim to idzie kierunku, że to jest zagrożenie dla nas takie cywilizacyjne i w ogóle takie już czysto ludzkie, no bo jeżeli zaczniemy człowieka zmieniać genetycznie, no to już nie będzie ludzi. W sensie to będzie coś, jakiś nowy twór, tak? Więc my musimy jakby się temu przeciwstawiać, no i być świadomi tych wszystkich zmian i raczej unikać tych, które mogłyby nam przysporzyć problemów. Jeszcze mam pytanie, czy widzi Pan jakiś konflikt, czy potencjalny konflikt między Chinami a pozostałymi? Bo te plany były dość wcześnie, gdy Chiny jeszcze nie uczestniczyły w tym całym biznesie. Chiny gdzieś tam się włączyły, teraz przynajmniej te procesy, które są, dążą do jakiegoś wydzielenia, również technologicznego, amerykańskiego i chińskiego. Czy nie powstaną dwa światy? Oczywiście one nie będą lepsze, bo w Chinach jasne, że ta technologia się trochę inaczej rozwija. Czy później jakiś konflikt ten technologiczny pomiędzy dwoma i różnymi technologiami, bo przypuszczam, że też Chiny mogą pójść trochę inaczej, przynajmniej patrząc na to, co się u nich dzieje, badania podstawowe inaczej baterie chociażby jakieś elektryczne, czyli te technologie całkowicie inne. Czy tam nie może być jakiegoś takiego, no, nie wiadomo, czy to będzie lepsze, bo może być konflikt technologiczny, który może być, ale czy gdzieś w tych dokumentach, czy w jakichś dokumentach jest wydzielenie tych Chin troszeczkę? Znaczy generalnie jest tak, że ten, żeby te, w ogóle te wszystkie zmiany technologiczne wprowadzić w życie, no potrzebne jest zawsze takie miejsce na świecie, które jest głównym motorem napędowym dla świata. No nie może być tak, że tak Stany podupadają, tam są problemy ekonomiczne, Europa bardzo słabo produkuje i tak dalej, i tak dalej. I nie ma takiego centrum, które by się rozwijało. I z moich tych właśnie badań wojskowych, które ja się zapoznałem, no to oni tam piszą, że te brytyjskie na przykład,
gdzie będzie największa konsumpcja energii i produkcji na świecie, tak? 2030-40, coś takiego. No to oni piszą Indie, Chiny. A to są badania 2007. I oni już wtedy była zgoda, no bo Indie to jest Commonwealth, to jest Wielka Brytania, to jest tak naprawdę wszystko jeden konglomerat, królowa nad tym, no już nie królowa, siedziała, tak? I to jest dla nich czysty biznes, no bo oni tak, Europę mogą zamknąć, a tam sobie cały biznes brytyjski, amerykańskie korporacje, wszystko wysłać tam i też dalej ten wzrost PKB takiego światowego i zarabiania pieniędzy i rozwoju i tak dalej, on gdzieś musi być, więc oni planowali, że to będzie generalnie Azja, ale głównie właśnie Chiny, Indie. I na to jest zgoda. No bo ci ludzie, jak się popatrzy na te wszystkie dokumenty właśnie tych think tanków, na przykład Chatham House czy innych, to tam zapraszali również profesorów z Chin, z Indii. I oni razem rozpatrują różne sprawy, więc to wydaje mi się, że to jest niezbędne w długim takim okresie, co może już się jakoś dzieje. Były plany, żeby gdyby tam się już wypaliły te Indie i Chiny, no to żeby przejść do Afryki i tam szukać taniej siły roboczej, która za miskę ryżu będzie wszystkim wszystko produkować. Tak? Więc moim zdaniem to jest długofalowy plan i oni wiedzieli, że powiedzmy Zachód, w sensie Europa i Stany się wykończą w którymś momencie, jakby, że to dojdzie do progu. No i według tych badań, które ja tam obserwuję, no to 2030, no to Chiny już po prostu będą takim głównym motorem, nie tylko produkcyjnym, ale również pod względem kapitałowym i w ogóle takiego rozwoju, czyli wyprzedzą Stany już kompletnie, tak? No bo na razie oni są największą gospodarką, już wyprzedzili Stany, a za jakiś czas mają właśnie też pod każdym innym względem po prostu prześcignąć. Technologicznie też są już tak, te raporty, które tak. Pokazują, no i to jest bardzo ciekawe, bo około tego 2030 roku, jak Chiny mają przejść w ten nowy system, no to Attali pisał, że będzie taki chaos właśnie wprowadzony na świecie właśnie zachodnim. I on pisze tak, że no, że w tym okresie to wtedy będzie wybuchnie wielka wojna i to są te cykle tam, które Państwu pokazywałem z tymi plamami na Słońcu, czyli kolejny cykl to jest 2030 tam coś. I wtedy wybuchnie ta wielka wojna i on pisze, że to będzie Armagedon. I będzie tam pod koło Izraela, wszyscy się zbiorą i że będzie wielka wojna. A po tej wojnie to już będzie, no to już będzie taki biblijna ta wojna. I po tej wojnie to już będzie ten świat taki, już ten dobry, wspaniały, gdzie właśnie będzie nadrzędną religią, będzie transhumanizm. Wszystko opisane po prostu, to jest szokujące, wprost. To są dwie książki jego, które mniej więcej opisują te wszystkie procesy w latach 90. i wszystko, co on napisał, się sprawdza. Czyli to był plan. On po prostu wyłożył, tak jak są ci ludzie tam z Davos, piszą te swoje książki. To jest dobrze przemyślane i potem jest jakiś autor, który to spisuje i wydaje pod swoim nazwiskiem. Ale widać, że... Tak, żeby no nie, jak jego ludzie powiedzą, że co ty robisz tam, no to po prostu no to on jest odsuwany ze społeczeństwa, a ci, którzy de facto to planują, czyli te wszystkie banki, korporacje i tak dalej, są czyści. Tak? Oni nic o tym nie wiedzą. A jednak to wszystko jest wprowadzone. No. Tak, to już widzę, że... W książce pan wspominał o tych kryptowalutach, no nie? O kryptowalucie Bancor 2030 rok, no nie? I że będzie miało ono jakieś znaczenie, bo ona na razie obecnie nie jest, tam kosztuje kilka centów, ale czy ona nabierze realnego jakby kształtu? Tak, i tu jest są badania właśnie Międzynarodowego Funduszu Walutowego i oni pisali, że będzie się będzie coraz większy chaos, jeśli chodzi o waluty, będą problemy, tak jak teraz widzimy, inflacja, różne po prostu zmiany różnych trendów na rynkach i oni wprowadzą elektroniczną walutę, oni to nazywali Bancor, czyli taką, to nie było tam napisane krypto, bo to jeszcze były lata tam 2010-2007 chyba badanie i oni powiedzieli, że wprowadzą taką walutę, która będzie koszykiem wszystkich walut, tych powiedzmy, nie wiem, tam głównych gospodarek na świecie i ludzie będą kupować tą kryptowalutę, żeby w niej oszczędzać, no bo ona będzie niepodatna, w sensie będzie uśrednieniem wszystkich walut na świecie.
W związku z tym ona będzie bezpieczna, bo tam, nie wiem, spadnie euro, no to, a to jakaś inna waluta wzrośnie, no bo te przepływy kapitału zawsze gdzieś idą i ten kapitał zawsze gdzieś jest. Więc to będzie taki. I teraz oni wprowadzili właśnie w tym roku, Międzynarodowy Fundusz Walutowy wprowadził właśnie taką kryptowalutę. Nie wiem, czy ona Unicoin się nazywa, czy coś takiego. I więc to już wprowadzono. I oni chcieli na tym budować taki, można powiedzieć, kapitalizację już tych takich globalistycznych rozwiązań typu rząd światowy, czy jakiś taki już sponsorować ONZ i żeby wyjąć spod jurysdykcji krajów właśnie tą siłę sprawczą tego pieniądza, tak, że teraz oni będą wszystko kontrolować, bo na razie te SDR-y, które były w Międzynarodowym Funduszu Walutowym, to były tylko w obiegu bankowym, tym takim międzyrządowym. Tak? Czyli oni mogli sobie ten, powiedzmy, taką walutą cyfrową płacić kraje pomiędzy sobą. A teraz to ma być jakby wyrzucone dalej chyba, nie wiem, czy można to już kupić tak prywatnie. Ale... Na giełdzie jest kryptowaluta Bancor. To nie jest ten Bancor. To jest coś innego, tak? Mhm. Tak, to jest całkiem inny. Ale to jest teraz, jakby mówisz, ten fundusz już wydał taką walutę, więc trudno powiedzieć, jak to będzie się rozwijać. Być może w takim kierunku, jak tu właśnie też Atali pisał. Dużo będzie walut. Atali pisał, że żeby wyrwać właśnie rządowi możliwość drukowania pieniędzy, no i będą różne waluty wprowadzać, takie sztuczne. Łącznie z takimi walutami typu, że mamy, nie wiem, bony do Tesco czy coś takiego, że to też jest tam 20 zł, 50 zł, 100 zł i tym możemy płacić. I to jest ekwiwalent. Możemy naprawdę pójść tam kupić banany czy tam jakieś czekolady i tak dalej. Więc to też tam jest bardzo dobrze pokazane. No i on pisał, że właśnie jednym z takich kluczowych rzeczy jest odebranie kontroli nad pieniądzem państwom. Żeby to przeszło w gestię banków, prywatnych banków i korporacji, firm. Czyli stare metody, kto produkuje pieniądze, ten rządzi? No tak, tylko że teraz ma być jeden emitent. Można tak powiedzieć. Mhm. Jeszcze jakieś pytanie? To już chyba wszystko, tak? Dziękuję Państwu bardzo. Bardzo dziękujemy.